Hej, hej. Szturmowcy są fascynujący. Pewnie się ze mną zgodzicie. Z jednej strony można poszukiwać wielu informacji o tych elitarnych, jak są przedstawieni, żołnierzach Imperium, a z drugiej strony, no po prostu fascynowali nas jako te złe postacie, które widzieliśmy na samym początku pierwszego filmu Star Wars. Oczywiście wiele potem było śmiechu z tego, że skoro szturmowcy to są tacy elitarni żołnierze, no to czemu nie mogą nikogo trafić? Każdy, kto widział oryginalną trylogię, wie, że szturmowcy to nie klony, że noszą białe pancerze i są z pozoru identyczni. No i oczywiście muszą mieć odpowiedni wzrost, bo można być za niskim jak na szturmowca. Ale zostawmy te anegdotki na boku. Założę się, że chcecie wiedzieć o nich jak najwięcej. Zapraszam zatem na ciekawostki o szturmowcach. Ciekawostka numer 1. Uwielbiam legendy za masę niby zbędnych informacji. Jakich zbędnych? Wielce interesujących ciekawostek dla fanów uniwersum. No ale no, nie miałbym z czego robić takich filmików dla was, gdyby nie takie właśnie mega niszowe informacje. Otóż aktualny kanon nie podaje nam, ilu ludzi zabił Luke Skywalker, wysadzając Gwiazdę Śmierci. Legendy natomiast są dość dokładne. Otóż w eksplozji pierwszej Gwiazdy Śmierci zginęło 30 984 szturmowców. Okej, przyznaję się, znalazłem tę liczbę robiąc research do odcinka. Liczby, które pamiętam, to że było to około 30 tysięcy, czyli no mniej więcej się zgadza. To niby niewiele jak na stację bojową wielkości Księżyca, ale całej załogi na Gwieździe Śmierci było około ćwierć miliona. Wynika z tego, że szturmowców było tam stosunkowo naprawdę wielu. Ciekawe swoją drogą, czy aktualny kanon zmieni jakoś te liczby i czy się w ogóle doczekamy jakiejś kanonicznej, oficjalnej informacji. Ciekawostka numer 2. Pewnie zastanawiacie się, czemu szturmowcy mają taki dziwny zasobnik z tyłu na pasku. Generalnie pas szturmowca to dość ciekawa sprawa, ale dzisiaj skupimy się na tym właśnie zasobniku. Tak na marginesie, posiadacze kostiumu szturmowca z Legionu 501, oczywiście mówimy tutaj o tym ziemskim stowarzyszeniu, specjalnie rozcinają ten zasobnik tak, że można wewnątrz coś schować, na przykład portfel, klucze albo nawet telefon komórkowy. Wszak w zbroi nie ma żadnych kieszeni. Ale teraz przeskoczmy z powrotem do wnętrza uniwersum. Szturmowcy w Gwiezdnych Wojnach z tyłu na pasku noszą, uwaga, uwaga, detonator termiczny. Nie był to taki zwykły detonator, jaki widzieliśmy choćby w rękach Leii w Powrocie Jedi. To był znacznie lepszy model, czyli N20, wyprodukowany przez Blast Tech Industries. Miał na przykład możliwość regulowania czasu do detonacji między 6 a 18 sekund, a także opcję regulacji siły wybuchu. Detonator miał rdzeń z baradium. To, jeśli dobrze pamiętam, zresztą informacja z legend. Ciekawostka numer 3. Czasami zdarza się, że kwestie wypowiadane przez aktorów, kiedy nie wiedzieli, że kamery już kręcą, trafiają do filmu. Podobnie jest, kiedy aktorzy improwizują na planie. Wielu reżyserów zachęca swoich aktorów do improwizacji, choć należy przypuszczać, że George Lucas do takich nie należał. W każdym razie jedna z improwizacji aktora na planie Star Wars to słynna odpowiedź Hana na wyznanie miłości Leii. Druga słynna improwizacja to Luke mówiący, że nic nie widzi w hełmie szturmowca. O tym, że w hełmie szturmowca nic nie widać, mówiono często i potem w ten sposób tłumaczono brak celności tych odzianych w białe pancerze żołnierzy Imperium. Oczywiście to mit. Bardzo szybko wyjaśniono, że hełmy szturmowców miały liczne systemy łączności i wizyjne, zatem szturmowcy raczej dobrze widzieli w hełmach. Ale fakt faktem, że zdanie wypowiedziane przez Marka Hamilla, kiedy nie wiedział, że kamery już poszły, stało się ikoniczne. Notabene warto tutaj dodać, że gdzieś tam z informacji, jakie znalazłem szukając materiałów do tego odcinka, wynika, że Mark Hamill po kręceniu Nowej Nadziei zatrzymał sobie ten hełm szturmowca, w którym wystąpił w kilku scenach w filmie właśnie. Ciekawostka numer 4.
zmiana wyglądu szturmowców nie wynika tylko z tego, że no, fajnie było w kolejnych filmach wprowadzić inny wygląd tych złych. Tak naprawdę zbroje szturmowców to skomplikowane urządzenia, doskonale przystosowane do specjalistycznych zadań. Na przykład zbroja snowtrooperów była specjalnie izolowana, a urządzenie do oddychania miało ogrzewacz i zasilane było z zewnętrznej baterii. Dzięki temu szturmowiec taki mógł wytrzymać nawet 2 tygodnie w temperaturach poniżej zera. Zresztą w korpusie Cold Weather Assault Stormtroopers, jak prawidłowo nazywa się snowtrooperów, służyli specjalnie wybrani, świetnie przeszkoleni szturmowcy. Można powiedzieć, że była to taka elita elit. Byli też na przykład Space Trooperzy, którzy mieli zbroję dostosowaną do walki w próżni kosmosu. Co ciekawe, zwykli szturmowcy też mogli przez krótki czas przebywać i walczyć w próżni, ale zdecydowanie nie byli do tego dostosowani. Byli też na przykład Magma Troopers, którzy z kolei mieli zbroję dostosowaną do wyższych temperatur i aparat oddechowy, który filtrował pył wulkaniczny, jaki występował na wulkanicznych planetach, na przykład na Sulust. Scout Trooperzy, których widzieliśmy choćby w epizodzie 6 na Endorze, mieli lżejszą zbroję niż normalni szturmowcy, ich pancerz też zapewniał znacznie większą mobilność, a wizjer hełmu był dostosowany do okularów lornetki czy celowników karabinów snajperskich. Poza tym miał wbudowaną noktowizję i systemy naprowadzania, które pomagały znaleźć drogę w gęstwinie lasu. Ciekawostka numer 5. Przejście od używania klonów do używania poborowych było pokazane w serialu Bad Batch. Jak wiemy, stało się to z kilku powodów. Po pierwsze, użycie poborowych było tańsze niż produkcja klonów. Po drugie, co może jest nawet ważniejsze, uniezależniało Imperium od dostaw z jednego miejsca, z Kamino. Powodów było jeszcze kilka, ale no nie będę ich tutaj wszystkich przytaczał. Co ciekawe, podobno z notatek George'a Lucasa wynikało, że zastąpienie klonów poborowymi było podyktowane, uwaga, uwaga, lojalnością. Według babcia Lucasa klony z czasem stawiały na indywidualizm i co za tym idzie, spadała ich lojalność. Pomimo tego nawet, że klony były jakoś tam modyfikowane, aby miały mniej wolnej woli, to okazuje się, że według George'a Lucasa to nie do końca wychodziło. Szturmowcy, zwłaszcza po praniu mózgu, a przede wszystkim kierujące się patriotyzmem, były znacznie bardziej lojalne. I w sumie, gdyby nie rozkaz 66, no to właśnie to widzieliśmy w Gwiezdnych Wojnach. Co chwilę w Clone Warsach widzieliśmy indywidualizm klonów, objawiający się chociażby malowaniem swoich zbroi, czy jakimiś tatuażami, czy zmianą fryzur, czy no po prostu indywidualnym zachowaniem, a nie tylko ślepym wykonywaniem rozkazów. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej ciekawostek o szturmowcach. Może chcecie też ciekawostki o klonach albo o jakichś innych grupach społecznych, nazwijmy to tak, w Gwiezdnych Wojnach. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał i oczywiście byłoby mi bardzo miło, jakbyście zostali wspierającymi. Wspierać można albo przez YouTube'a, guzik jest poniżej, ale zapraszam też na Patronite'a. Tymczasem ja się z wami już żegnam, przypominam, żebyście się często uśmiechali, uważali na siebie i oczywiście moc jest z wami zawsze. Trzymajcie się. Pa, pa.